Szanowni Państwo, przed nami kolejny bardzo ciekawy dokument filmowy o historii naszego miasta. To właśnie w Mysłowicach utworzono stację emigracyjną i z tego miejsca wyjechało z Europy blisko 1,5 miliona osób. Bardzo się cieszę, że pan Bartosz Bednarczuk, reprezentujący grupę Historia Zapomniana, po raz kolejny podjął się tworzenia historycznego filmu, który przybliży burzliwe dzieje naszego miasta. Zapraszam na film. Pod koniec XIX i na początku XX wieku wiele osób chciało wyjechać do Ameryki. Powody były różne. Dla jednych była to ucieczka, dla innych chęć zmiany statusu życia na lepsze. W dalszym ciągu mało kto wie, jak ważną rolę w tym procesie odegrały Mysłowice, będące ówcześnie przygranicznym miastem znajdującym się na styku trzech mocarstw odpowiedzialnych za rozbiór i likwidację państwa polskiego. To właśnie w Mysłowicach funkcjonowała praktycznie największa w Europie stacja imigracyjna, dzięki której do Stanów wyjechało prawie 2 miliony osób. Działalność tej stacji była związana również z ciemnymi interesami i handlem ludźmi, o których kiedyś nie mówiło się głośno. Mysłowice to miasto nadgraniczne i w Mysłowicach mamy linię kolejową. Linię kolejową, która funkcjonuje od 1846 roku, a wiek XIX to wiek między innymi kolei, która umożliwia przemieszczanie się dużej liczby osób w stosunkowo niedużej cenie na duże odległości. I rzeczywiście ten układ kolejowy powoduje to, że do Mysłowic przybywają emigranci z terenów Galicji. To się dzieje mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo taka stacja emigracyjna funkcjonuje w Oświęcimiu, czyli po drugiej stronie granicy. Od 1875 roku to działa. Od tego 1875 roku ruszają w ten wielki świat poprzez Oświęcim, ale trzeba pamiętać, że Oświęcim i Mysłowice mają połączenie kolejowe, co jest bardzo ważne. I oni jadą do Mysłowic, dlatego że tutaj muszą się przesiąść na pociąg do Berlina i dalej wyruszyć do portów, no bo Mysłowice nad morzem nie leżą, więc musieli dotrzeć do portów, z których mogli wyruszyć dalej do wyśnionej Ameryki. Mysłowice swego czasu w drugiej połowie XIX, na początku XX wieku, można tak rzec, były jednym z najważniejszych miejsc emigracji w Europie Środkowej. Tutaj miesięcznie 10 tysięcy ludzi wyjeżdżało ku lepszemu jutru do Stanów Zjednoczonych głównie. To zaraz zaczęło się to w momencie, kiedy został w Rosji zamordowany car Aleksander II. Car Aleksander II Romanow został zamordowany 13 marca 1881 roku. W zamachu brali udział rewolucjoniści z organizacji Narodna Wola. Pierwsza bomba rzucona w kierunku karety, jaką w tym dniu podróżował car, raniła kilka osób. Aleksander II, mimo namowy, by jak najszybciej opuścić miejsce zbrodni, chciał osobiście dopilnować, by ranni otrzymali należytą pomoc medyczną. Wtedy do akcji wkroczył Ignacy Hryniewiecki, którego bomba raniła 20 osób, w tym Aleksandra II. Car w stanie krytycznym został przewieziony do Pałacu Zimowego, gdzie wkrótce zmarł. Choć wśród separatystów była tylko jedna osoba pochodzenia żydowskiego, Hesia Helfman, to o spisek i zamach oskarżono wszystkich rosyjskich Żydów. Żydzi byli traktowani coraz gorzej na terenie Rosji, byli piętnowani od Władywostoku aż po tutaj zachodnie tereny Rosji, czyli do graniczących z Mysłowicami obszarów Dąbrowy Górniczej, szczególnie Modrzejowa. Ci Żydzi uciekali z miejsc, gdzie prześladowań do krainy, gdzie mieli szansę na lepsze jutro. Oprócz Żydów Cesarstwa Rosyjskiego przyjeżdżali również Serbowie, Chorwaci, Bułgarzy,
Cyganie, cała południowa Europa. Ta ludność ucieka, ta ludność żydowska ucieka. Ta Ameryka ma być dla nich azylem takim bezpieczeństwa, w którym mogą zafunkcjonować na nowo. I rzeczywiście tak, no tak moglibyśmy ich określić. Rzeczywiście ucieczka przed antysemityzmem, przed niebezpieczeństwem dla tych ludzi, bo to nie tylko bieda. Ta ludność w większości była też uboga. To nie byli bogaci Żydzi, to byli biedni Żydzi, bo oni byli tak naprawdę prześladowani, ale przyczyna jest między innymi taka, że no, są te pogromy, jest antysemityzm w Rosji. Mysłowice nie były definiowane tylko i wyłącznie poprzez swoją lokalizację, choć ta w tamtych czasach była ogromnym atutem miasta. Już wcześniej, w 1837 roku, m.in. z inicjatywy Fryderyka Gawrona czy Franza von Finklera, w mieście powstała pierwsza kopalnia, wokół której zaczął tworzyć się typowy dla Górnego Śląska organizm miejski. Ogromny zakład przemysłowy potrzebował pracowników. Zaczęły tworzyć się osiedla, powstawały pierwsze firmy. Wreszcie Mysłowice odzyskały prawa miejskie. Potem do głosu zaczęli dochodzić bogaci biznesmeni, w tym m.in. ci pochodzenia żydowskiego. W XIX wieku Żydów w Mysłowicach było gdzieś około 1800 osób. To na 10 tysięcy mieszkańców, to już była dosyć duża liczba. Dawali po prostu tym mieszkańcom tutaj miasta Mysłowic zarobki. To trzeba powiedzieć, bo kiedy Danzinger wybudował kopalnię, to zatrudniał tutaj z Mysłowic najpierw ludzi. A dopiero później, jak się kopalnia rozrosła, dopiero przychodzili ludzie z Zagłębia i z innych rejonów. Mysłowice były miastem, które się bardzo zmieniało. Połowa wieku XIX to jest generalnie zmiana. Mysłowice z miasta drewnianego zaczynają się modernizować. Zresztą tak jak cały Górny Śląsk zaczyna się bardzo dynamicznie zmieniać. Powstają kopalnie, powstają huty, jest duży pieniądz. Mysłowice stają się bogatym miastem, bogate Mysłowice. Tkują na znaczeniu, chociaż jednocześnie tracą zarazem, dlatego że trzeba pamiętać, że powstaje miasto sąsiednie, miasto Katowice. Ale tego kapitału jest na tyle dużo, że Mysłowice się rozwijają. Mysłowice zaczęły się już rozbudowywać. W drugiej połowie XIX wieku miasto zaczęło kwitnąć. Miasto zaczęło się rozrastać. Przybywało ludności, coraz więcej ludności. Wspaniałe było zagospodarowanie. Określano to miasto jako oknem z Rzeszy na świat, dlatego tu było bardzo dużo inwestycji. Mieliśmy szczęście do bardzo prężnego burmistrza. No i z siłą rzeczy miasto było postrzegane jako bogate. Miejsce Dreikaiser-Ecke, czyli Trójkąt Trzech Cesarzy, to już czas wcześniejszy, praktycznie 100 lat, kiedy jedyne takie miejsce w Europie było podzielone na trzy mocarstwa, które podzieliły się jakby kawałkiem tortu na trzy części. Mysłowice, ta nasza część, czyli należąca do Prus, a później do Cesarstwa Niemieckiego, ta odleglejsza bardziej część do Cesarstwa Rosyjskiego, to tutaj mówimy o Zagłębiu, oraz ten brzeg najbardziej na prawo, to jest Małopolska, czyli Austria, a potem Austro-Węgry. Warto wspomnieć, że nazwa Dreikaiser-Ecken została niegdyś błędnie przetłumaczona. Prawidłowo po polsku miejsce to powinno nazywać się Kątem Trzech Cesarzy. Nazwa, w której występuje trójkąt, jednak przyjęła się wiele lat temu i raczej już ciężko by było z niej zrezygnować. To jest miejsce zlewni Przemszy, gdzie czarna Przemsza wpływa do białej i łączą się w Przemsze. I tam była umiejscowiona taka symboliczna w tym momencie wieża Bismarka. No najlepiej rozwijał się zabór pruski. Właściwie tu, jeżeli chodzi o ten teren właściwie Śląska, no nie można powiedzieć jako zabór, albo uważa się nawet, że to jest teren, który należał do Czech, do Austrii i do Prus. No i kwestia jest taka, no, że jest język, który powstał specyficzny,
który się tu na tym terenie wytworzył, który utrzymał się jeszcze do tej chwili, który ale stopniowo zamiera. Mamy zjednoczone Niemcy, które powstają w 1871 roku, mamy Cesarstwo Niemieckie i te zjednoczone Niemcy mają zamożnych ludzi, którzy chcą zwiedzać, podróżować. Umożliwia to kolej, bo już nie trzeba dorożki, nie trzeba furmanki, dyliżansu czy transportu konnego, nie wystarczy, nie trzeba już własnych nóg tutaj tylko używać, ale mamy kolej. I tą koleją można dotrzeć właśnie do tego miejsca. W 1848 roku założono tą linię, kiedy ją uruchomiono, bo dziwnym trafem sam dworzec powstał 10 lat wcześniej. Kiedy doprowadzono już tą linię, zaczęły się po prostu transporty i zaczęło się miasto rozwijać. To był transport węgla, transport bydła, transport wszystkiego i zaczęło się miasto rozwijać. I wtedy zaczęto tutaj budować kamienice murowane, burzono drewniane, a zaczęto budować murowane kamienice. Mamy też więcej wolnego czasu, oczywiście nie wszyscy, dlatego że pamiętajmy, że XIX wiek to jest wiek olbrzymich nierówności, ale ci, którzy mają te bogatsze tereny, szczególnie w Niemczech i ludzie, którzy tam mieszkają, chcą wydawać swoje pieniądze na podróżowanie, to co dzisiaj jest bardzo powszechne, wtedy się dopiero uruchamiało. To jest druga połowa wieku XIX, zaczyna się rozwijać turystyka. I Mysłowice Trójkąt staje się jednym z takich ważnych miejsc na mapie Europy. Pojawia się taki wynalazek jak karta pocztowa, pocztówka, którą można wysłać do znajomych i pochwalić się, że ja byłem tu w tym miejscu. Te Niemcy są też duże, bo to już nie jest tylko Królestwo plus poszczególne księstwa, ale to jest duży kraj i ci ludzie, którzy chcą wyjechać tutaj na południowym wschodzie, docierają do tych Mysłowic, do tego kresu, tej Zjednoczonej Rzeszy i chwalą się. Byliśmy, wysyłamy kartę pocztową, kupujemy pamiątki, zwiedzamy, przechodzimy na drugą stronę granicy, na część austriacką, czyli do kraju sojuszniczego, na stronę rosyjską, bo troszeczkę gorzej, tu już trzeba było w centrum Mysłowic przejść przez most, pokazać dokument i można było iść na tańsze zakupy, chociaż oczywiście to też nie było takie proste, bo też kontrola cenna, więc to było tutaj realizowane. Mysłowice były miastem granicznym, to była bardzo dobrze funkcjonująca infrastruktura transportowa, czyli węzeł kolejowy, linia Wrocław-Kraków, linia Mysłowice-Oświęcim, bliskość Krakowa, droga kołowa, prawda, przez Trzebinie i tak dalej do Krakowa, także połączenie z Zagłębiem Dąbrowskim kołowe, także tutaj można powiedzieć, że to był taki małe centrum Górnego Śląska. Ruch turystyczny to pamiątki, to pocztówki, to oczywiście baza noclegowa, która musi być. Rozwijają się hotele w Mysłowicach. Hotel Mille, Hotel International, kolejne hotele, które powstają. Powstają oczywiście restauracje, które są w drodze do Trójkąta Trzech Cesarzy, czyli jak ktoś już przyjedzie tą koleją do tych Mysłowic i chce zobaczyć to miejsce, no to musi się przespać jeden, dwa noclegi, musi coś zjeść. Więc jak najbardziej dla Mysłowic to jest też ta gałęź gospodarki, która bardzo napędza rozwój miasta. Pocztówki ktoś musiał drukować, mamy wydawców bardzo wielu, którzy drukują, więc dla miasta to jest absolutnie zysk. Natomiast to jest to, co trafia do tych zamożnych osób, do tych, którzy przyjeżdżają zwiedzać, po prostu podziwiać. Od 1907 roku mogą zwiedzać wieżę Bismarcka, to co mówiłem już wcześniej, mogą przejść na drugą stronę granicy, mogą popłynąć galerami, czyli takimi łodziami płaskodennymi wzdłuż rzeki w dół, w stronę Dziećkowic i podziwiać tereny nadbrzeżne, patrząc na jedną, drugą stronę granicy. Także to są te atrakcje, które są dla nich tworzone. To były wycieczki sięgające mniej więcej soboty, niedzielę do 2000 ludzi. I tam maszerowali promenadą, udawali się w kierunku Trójkąta, Kąta Trzech Cesarstw, bo tak się to powinno nazywać, Dreikaiserreichsecke, prawda? Kąta Trzech Cesarstw. I tam były restauracje, zabawy się odbywały, soboty, niedziele, prawda? Także praktycznie biorąc, to była Słupna. To nie były Mysłowice, to była Słupna. Prawda, Słupna należała do Brzęczkowic wtedy jeszcze, także to tak troszeczkę nieformalnie wszystko. W każdym razie Słupna kwitła wtedy. Na Mysłowice też, bo ludzie
spacerowali ulicą Grunwaldzką aż pod rynek, kopalnia Mysłowice, promenada, promenadą i potem maszerowali tam, czy odwrotnie, prawda, w kierunku tego kąta Trzech Cesarzy. W 1894 roku Mysłowice posiadały już dosłownie wszystko, co charakterystyczne dla prężnie rozwijającego się miasta. Stały się nadgraniczną wizytówką Prus. Nie może więc dziwić fakt, że krótko po skandalach, do jakich doszło w stacji imigracyjnej znajdującej się w Oświęcimiu, to właśnie w Mysłowicach chciano zorganizować kolejne tego typu miejsce. Wtedy prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że z pomysłu jednego człowieka powstanie największa stacja dla emigrantów w ówczesnej Europie. Nikt nie wiedział również, że budowa stacji i jej działalność po latach doprowadzą do obyczajowej katastrofy. Bogate rzeczywiście miasto, bo mogą powstawać takie budynki jak budynek, jak synagoga, jak kościoły, które są piękne, wspaniałe, bo ta społeczność jest zamożna, bo są takie eksponaty jak chociażby w naszym muzeum, czyli zegar strefowy, czyli właściciel zakładu zegarmistrzowskiego, chcąc pokazać swój prestiż, jest w stanie zamówić sobie zegar, który pokazuje jego status społeczny. Tak? Pokazuje, że jestem zamożny, stać mnie na taki obiekt, tylko prezentuje po prostu witrynie swojego zakładu. Mysłowice naprawdę się rozwijają. Trzeba powiedzieć, że na przykład w okresie do 1914 roku tu sklepy miały filie berlińskie nawet, niektóre przy ulicy Bytomskiej albo na ulicy Grunwaldzkiej, która była ruchliwą ulicą handlową, a w tej chwili te wszystkie sklepy stoją puste. Najważniejszym elementem tej historii jest właśnie budowa największej stacji emigracyjnej przez Żyda, jednego z najbogatszych Żydów miejskich, Maxa Weichmana. No on założył firmę spedycyjną, czyli transportową. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to logistyka. No był świetnym biznesmenem, potrafił wykorzystać czas, koniunkturę. Pewnie był bardzo osobą bardzo charyzmatyczną i przede wszystkim wszystko wskazuje na to, że był najbogatszym mysłowiczaninem pod koniec XIX i na początku XX wieku. Był właścicielem kamienic, willi. Należy do tej grupy Żydów bardzo ważnych, tej społeczności żydowskiej, która buduje między innymi Mysłowice, ale nie tylko, bo buduje wiele miast na Górnym Śląsku. To są nowocześni Żydzi, którzy mają duży kapitał, którzy potrafią robić interesy, którzy zarabiają pieniądze. On pochodzi z rodziny kupieckiej. I on ten kapitał przeznacza na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Zdobywa prawa do utworzenia stacji rejestracyjnej, stacji rejestracyjnej dla wychodźstwa z terenów Austrii, Galicji i Węgier. Władze wyrażają na to zgodę i w momencie, kiedy następuje kryzys w Oświęcimiu, kiedy tam dochodzi do skandali, do handlu żywym towarem, wybucha olbrzymi skandal. W 1888 roku mamy proces, zresztą w Wadowicach się odbywa nad osobami, które popełniały te przestępstwa, czyli stręczycielstwo, przemyt. Weichmann wykorzystuje ten moment i udaje mu się przekonać władze rejencji opolskiej do tego, żeby to w Mysłowicach utworzyć stację rejestracyjną. On ją organizuje sieć agentów, i prowadzi przedsiębiorstwo. Ludzi trzeba było nagle wyżywić. No i trzeba dla nich zbudować infrastrukturę w postaci baraków. No i to powstaje na promenadzie. I jest to miejsce, gdzie ci emigranci przebywają, dlatego że władze miasta nie za bardzo życzą sobie tego, żeby obcy ludzie chodzili po mieście, bo może to być jakieś zagrożenie dla zwykłego mieszkańca. W momencie, kiedy stacja została uruchomiona w 1894, to ci emigranci znajdowali się na terenie dworca kolejowego. A trzeba pamiętać, że z jednej strony mamy ubogich emigrantów, którzy gdzieś tam zalegają, leżą na tych posadzkach na terenie dworca lub wokół niego, na skwerach, czyli mamy tą biedotę. Ci emigranci leżeli, załóżmy, czy spoczywali na materacach i tak dalej przed dworcem. Otoczony był cały dworzec. Ludzie nie mieli się gdzie załatwiać, ubikacje i tak dalej. No, wprawdzie tam były, ale te kolejowe były zamknięte. No, także warunki były dosyć trudne. Z drugiej strony mamy turystów, którzy przyjeżdżają do Mysłowic. Panie w pięknych kapeluszach, panów zamożnych i
gdzieś to się tutaj gryzie, jest pewien dysonans. Poza tym prasa też donosi, że warunki są skandaliczne, więc Max Weichmann, rozbudowując swój biznes, buduje kamienicę. To jest właśnie ten adres Powstańców 23, który potem w czasie okupacji jest tym takim złowieszczym adresem. Warunkiem władz pruskich, że ta stacja będzie dalej istnieć tutaj, było wybudowanie przewiązki i trzymanie tych emigrantów, tych kandydatów na emigrantów w jednym miejscu, a więc musiał wybudować baraki. Wybudował te baraki na dole, na własnym terenie. Najłatwiej to mu było. Wybudował najpierw dwa, później pozostałe. Oni tam są poddawani badaniom lekarskim, oni otrzymują dokumenty, bilety kolejowe, bilety okrętowe, paszport otrzymują. Wszystko w takim ładnym etui jest przekazywane wraz z logo firmy Maxa Weichmanna. Przez miesiąc ci ludzie tutaj jakoś musieli przetrwać, wydawali pieniądze. Bogaci oczywiście mieszkali w hotelach i żywili się w bogatych restauracjach. Ci biedniejsi byli w takich popularnych garkuchniach, gdzieś tutaj również żywieni. I po miesiącu otrzymywali dokumenty wyjazdowe i wyjeżdżali do Ameryki. Trans American Line to firma, którą Max Weichmann założył, trudniła się na różne sposoby tym tranzytem osób, poprzez przewiązkę, tak zwaną przewiązkę obecnie, albo most westchnień, czy most płaczu, bo to można sobie wyobrazić, że do Ziemi Obiecanej wyjeżdżali ludzie, którzy zostawiali rodziny płaczące za nimi. To były takie sceny chwytające za serce. Tędy przechodzili, bo to była ostatnia droga do dworca, więc tak jakby rękaw, tak jak obecnie rękaw do samolotu, można tak to powiedzieć, ponieważ do stacji kolejowej już mieli kawałek, więc ta cała agentura, która mieściła się za nami, po podbiciu dokumentów przekierowywała ich na peron pierwszy. Idziemy właśnie w kierunku peronu pierwszego i to miejsce, to w ogóle przewiązka została wybudowana w 1904 bodajże roku z żelbetu. To jest taka pierwsze zastosowanie konstrukcji żelbetowej. W tej chwili znajdujemy się nad drogą, nad ulicą Powstańców. Konstrukcyjnie ona się wiele nie zmieniła, bo takie były pierwotne plany tego budynku. Jedynie elewacja jest trochę bardziej zubożona, bo tutaj były ornamenty, były symbole. Natomiast podczas działań wojennych wiem, że były zniszczenia, były ślady kul, które obecnie są zacementowane. No i jest technicznie jest w gorszym stanie, ale de facto faktycznie jest ta dachówka, która była początkowo, jest to szara konstrukcja cementowa. No i tak jak mówiłem, żelbeton, łącznie z tymi okienkami, które są od początku powstania tej konstrukcji. Jedynej swego rodzaju, bo tak naprawdę kopuła, którą wieńczy tą budowlę, przypomina niemiecką Pickelhaube, czyli hełm żołnierza granicznego, który pilnował tych niedoszłych emigrantów. Bardzo ciekawe jest to, że otóż przy przewiązce, tam gdzie dzisiaj są obiekty sportowe, tam była restauracja i hotel wysokiej klasy. Gdy emigranci przeszli już odprawę celną, która odbywała się w tak zwanej przewiązce, byli kierowani na peron numer 1, skąd pociągiem w około 16 godzin docierali m.in. do Bremy, Hamburga czy Antwerpii. Tam stały statki, te statki podobne do Titanica, bo to takie ogromne trzy kotły, trzy ogromne silniki, które tam kilka tysięcy ludzi wchodziło na taki statek i oni byli wysyłani do Ameryki. No łącznie 1,5 miliona ludzi takich zarejestrowanych przez Mysłowice wyjechało, ale było ich znacznie więcej. To mówimy o takich liczbach, które udało się
zarejestrować w dokumentach. To był po prostu biznes. Chodziło o to, żeby zwerbować tą ubogą ludność Beskidu, tutaj naszego i śląskiego, i małopolskiego, zwerbować ich, żeby wyemigrowali. No, jeżeli taki mieszkaniec jakiejś wsi góralskiej chciał lepiej żyć, no to mu zaoferowano, że na przykład jeżeli kupisz bilet, zapłacisz nam za tą całą usługę, no to wyemigrujesz do Stanów Zjednoczonych i tam cię czeka raj na ziemi. Jeżeli tutaj mieliśmy bardzo egzotyczną napływową ludność w Mysłowicach, która chciała wyemigrować, przyjeżdżali w tych oryginalnych swoich ludowych strojach. Niemcy ich nazywali Goralen. Sami siebie te osoby nazywali Górale. Wiadomo, w niemieckim nie ma ukreskowanego, stąd Goralen, co potem przeszło w Gorole. I to wszystko prawdopodobnie powstało w Mysłowicach. To określenie oczywiście. Wielu znakomitych Żydów współczesnej Ameryki wyjechało przez Mysłowice do Ameryki. Chociażby Golden Meyer, twórca tego kina, czy na przykład rodzina Hillary Clinton, Kirka Douglasa. To są rody żydowskie, które poprzez Mysłowice wyjechały do Stanów. Około 80 lokali gastronomiczno-kawiarnianych mieliśmy w Mysłowicach. Na samej Słupnej było ich kilka i to były takie restauracje z prawdziwego zdarzenia, że była scena, przyjeżdżali muzycy, organizowano wycieczki stateczkami parowymi. No to była niesamowita koniunktura dla Mysłowic. Nawet były przy restauracjach kręgielnie, były klomby, alejki spacerowe. No tutaj każdy, kto przyjechał do Mysłowic, no to tutaj się mnóstwo rzeczy działo po prostu. Cel działalności Mysłowickiej Stacji Imigracyjnej był teoretycznie bardzo szczytny. Chodziło o to, by ułatwić ludziom podróż do Stanów Zjednoczonych, choćby poprzez załatwienie za nich wszelkich formalności. Niestety historia pokazała już nie raz, że gdy w grę wchodziły duże pieniądze, pokusa złamania prawa była naprawdę ogromna. Imigranci przybywający do Mysłowic byli wykorzystywani na każdym kroku. Wyzyskiwano ich do cna, pozbawiając oszczędności i często nawet ostatniego grosza przy duszy. A warto zauważyć, że te pieniądze, które posiadali przy sobie, często były pożyczone od rodziny albo z banku. W tym procederze brał udział założyciel stacji imigracyjnej w Mysłowicach, Max Weichmann, choć, jak się później okazało, kozłem ofiarnym całej sytuacji stał się Samuel Lubelski, czyli jeden z jego pracowników i agentów. Wiele nieprawidłowości wokół tej emigracji w pewnym momencie narosło i jednym z tych elementów była tutaj taka kryminalna działalność złodziejska, przemytnicza, można tak określić. Wiadomo, ludzie, którzy przyjeżdżali do Mysłowic z nadzieją na lepsze jutro, mieli przy sobie dużą ilość gotówki, bo musieli tutaj przez jakiś czas funkcjonować, przez miesiąc w mieście, które nadgranicznie, jako miasto nadgraniczne, było bardzo drogie. Tutaj były ceny kilkukrotnie przewyższające ceny w innych miastach wokół. Oprócz tego ci ludzie nie pokładali swoich zasobów w bankach, tak jak jest obecnie. Ci ludzie mieli zaszywane często pieniądze w swoich ubraniach. Ograbienie takiego człowieka to intratny interes, więc panowały tu gangi, które na różne sposoby wyciągały od tych ludzi ten majątek. Między innymi był na przykład gang panienek, które pokazywały podchmielonym panom kawałek swego ciała, a następnie oni po wejściu do zabudowania byli obrabowywani przez grupę złodziei i jechali już jako biedni, mięso armatnie do Ameryki. W
jednak de facto ci ludzie, którzy wyruszali z tych biednych wiosek na terenie Galicji Wschodniej, Zachodniej, oni byli w wielu miejscach okradani. Tak naprawdę to był zorganizowany system wyzysku tych ludzi, tak by można powiedzieć. Szczególnie z Podkarpacia emigranci przyjeżdżali tutaj. No, wiadomo, w jakiej sytuacji finansowej byli. No to zdzierano z nich wszystko, co było możliwe, nie? Dlatego, że każdy próbował na nich zarobić. Od kogoś, kto miał furmankę i podwoził, potrafił oszukać takiego emigranta, podnieść cenę. Przez agentów, którzy oczywiście prowadzili tą taką akcję propagandową, żeby ich skusić na wyjazd. Przez, co się zdarzało, też konduktorów, którzy na terenie Galicji pobierali dodatkowe opłaty. Przez osoby, które wmawiały im, dokonując wstępnej selekcji, że trzeba jakieś specjalne badanie wykonać, za które pobieram opłatę. Przez osoby, które sprzedawały im specjalne ubrania, które były podobno potrzebne do tego, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Więc trudno mówić, to był zorganizowany system tak naprawdę, wszyscy chcieli na nich zarobić i oni byli naprawdę skazani na siebie i tacy trochę bezbronni w tej całej sytuacji. No niestety, tam gdzie są pieniądze, tam czasami jest nieczysta gra i mi się wydaje, że ktoś bogaty chce być jeszcze bardziej bogaty i czasami ta droga do jeszcze większego bogactwa prowadzi przez te niecne czyny. Tak jak było wcześniej w okresie tym oświęcimskim, kiedy tam działa stacja, później w Mysłowicach, dzieje się dokładnie to samo. Co robili Żydzi? Bo to najczęściej ci, którzy przemycali, to dziewczyny, to byli, że zawierali ślub po prostu. Uważano, że te żony ślubne i tak dalej i razem z tymi przewożono dalej. Rok 1913 to jest taki rok przełomu, dlatego że prasa donosiła ówczesna już o tym, że odbywa się handel żywym towarem, handel kobietami. Te mechanizmy są takie same jak współcześnie, wtedy też tak to działało, chyba tylko na większą skalę. Zamieszani także byli policjanci mysłowiccy, niby ta straż taka zdyscyplinowana i tak dalej, a okazało się, że to nie było znowu takie dobre. Do restauracji ich brano na kolację i tak dalej, i tak dalej. I przy tej okazji przekupywano, żeby ewentualnie przepuszczali te dziewczyny na dworzec i ładowali do pociągów. Jeden z agentów, Samuel Lubelski, który działał na rzecz Maxa, na rzecz stacji rejestracyjnej Maxa Weichmana, oferował młodym, ładnym dziewczynom pracę, pokojówki, kucharki, opiekunki do dzieci. Rozwijał też, bo nie tylko on sam jeden, ale rozwijał całą sieć agentów, kobiet i mężczyzn, które mężczyzn na przykład, mężczyźni proponowali kobietom małżeństwo. Były różne gliste obietnice niejasne, które miały skusić je do tego, żeby wyjechać do Ameryki. Kryterium było: wyjeżdżamy do Ameryki, wyjeżdżamy razem. Trudniono się tutaj handlem żywym towarem. Łatwo było spośród tych biednych, zahukanych, wystraszonych ludzi znaleźć sporo ładnych dziewczyn, które następnie były werbowane za obietnicą lepszej pracy, a następnie sprzedawane do domów uciech, szczególnie w Brazylii, no w Ameryce Południowej. W rzeczywistości wszyscy emigranci mieli przejść przez przewiązkę. Natomiast ci, którzy byli, te kobiety, które były w handlu żywym towarem, były jakoś dziwnie, nigdy nie przechodziły przez urząd celny. I w to był zamieszany Lubelski, bo nastręczał, ściągał te kobiety pod pretekstem, że bardzo dobre zarobki. Proceder jest na tyle duży, że nagle są doniesienia o kobietach, które znikają. Oczywiście zdarzały się też przypadki, że kobiety wracały. To było rzadkie, ale z tych domów publicznych, ale również się zdarzało. I były doniesienia na policję. Policja nie mogła w którymś momencie tego ignorować. Plus są dziennikarze. Mamy już prasę. I ona zaczyna donosić, że takie jakieś niedobre rzeczy się dzieją. Pamiętajmy, że ten proceder trwa 10 lat, czyli bardzo długo. Było przymakane oko, ale zawsze jest pewna granica, powyżej której już nie da się pewnych rzeczy ukryć. I tak się stało w Mysłowicach. I
nie tylko są źli policjanci, a większość jest tych dobrych. I tak samo w Mysłowicach mamy wachmistrza Halembę, który podjął działania zmierzające do tego, że no, nagle pojawiają się kobiety na terenie Mysłowicy. Mysłowice nie było olbrzymim miastem, pamiętajmy o tym, którym się da wszystko ukryć, bo jednak to 20-tysięczne miasto, więc to było widoczne. Poza tym no, zdarzały się rodziny, które dopytywały się, co się stało z córką. To może nie było zbyt częste, bo zdarzało się też tak, że te rodziny wysyłały te córki w świat. I olbrzymi skandal wychodzi na jaw w roku 1913. Dochodzi do aresztowania Samuela Lubelskiego. A prasa się oczywiście rozpisuje nad tym, co to w tych Mysłowicach się dzieje. Oczywiście z pewnością tu mają elementy, są elementy korupcyjne, czyli zarówno i policja w to musiała być zaangażowana, są oskarżenia nawet pod adresem władz miasta, burmistrza. No, wybucha, jest w każdym razie olbrzymi skandal, kończy się to procesem w 1914 roku, w lutym. Proces oskarżonych o handel kobietami, w tym Maxa Weichmana i jego skarbnika Brauna oraz agenta Samuela Lubelskiego, określa się raczej jako farsę niż rzetelne sądzenie tych, którzy dopuścili się czynów zabronionych. Mimo bardzo obciążających zeznań jednego z policjantów, wachmistrza Halemby, Max Weichman i jego skarbnik zostali zwolnieni z aresztu. Potem zeznania świadków były już bardzo stonowane. Gwoździem do trumny Lubelskiego były zeznania dwóch pokrzywdzonych kobiet, które wylądowały w domach publicznych na terenie Argentyny. Max Weichman nigdy nie został skazany. Jedynie Ino Lubelski został skazany. Natomiast Max Weichman nigdy nie został skazany. Miał dalej firmę transportową w Gdyni, w Gdańsku i w Katowicach. Samuel Lubelski został skazany najpierwotnie na karę grzywny i karę więzienia 9 lat pozbawienia wolności. Później zostaje mu ten wyrok obniżony gdzieś tak o 2/3 do 3 lat i 7 miesięcy. Także zostaje obniżony ta kara więzienia. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest rok 1914. I to jest jednocześnie kres tak de facto tego ruchu emigracyjnego przełomu XIX-XX wieku, że trzeba pamiętać, że w tym roku wybuchła pierwsza wojna światowa zwana Wielką. Weichman, choć dowody były twarde, został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. No ja mu się opiekło. On miał tutaj znacznie lepszą sytuację, bardziej zamożny człowiek. Zresztą olbrzymie wpływy, no, był filantropem, fundował nagrody w turniejach sportowych. Miał swoją pozycję, był szanowanym obywatelem. No i z tego powodu chyba jemu no nic nie zrobiono, o tyle no musiał gdzieś wiedzieć, że coś się dzieje, jeżeli była młoda dziewczyna, prawda, i starszy gość, Żyd zwłaszcza, który prowadzi dziewczynę i stara się o wyjazd, prawda. Więc wielu osób nie odpowiedziało za swoje czyny. No był ten, który miał odpowiedzieć, czyli Samuel Lubelski, i ten został skazany. Historia Mysłowic jest dość długa, zawiła i również obfituje w wiele niepowodzeń czy nieszczęść dotykających mieszkańców. Źródeł takiego obrotu spraw może być kilka, ale na jedno szczególnie warto zwrócić uwagę. Według jednej z miejskich legend, imigranci, których w mieście spotkały różnego rodzaju przykrości, mieli na Mysłowice rzucić klątwę. Do tej sytuacji prawdopodobnie doszło na przełomie XIX i XX wieku w kościele mariackim przy ulicy Starokościelnej w trakcie pasterki. Ci ludzie byli bardzo źli na to miasto, oni przekleli to miasto. Był taki moment, i to jest opisane w kronikach emigrantów, które znajdują się na terenie biblioteki, obecnie biblioteki sali kongresowej, kiedyś przeniesione z biblioteki Białego Domu. Dowiedziałem się o tym od pana, który tutaj udzielał świeckich pogrzebów. Obraz świętej Matki Boskiej Mysłowickiej jest określany jako posiadający silne wota, o wiele silniejsze niż Matka Boska Częstochowska czy Piekarska. Ona była, były przypadki cudu, wyleczeń, wyzdrowień związanych z tym obrazem. No więc oni weszli do tego kościoła, przekleli to miasto wobec pełnego no, kościoła podczas pasterki na wieki. No, i to jest opisane właśnie w tych kronikach emigrantów. Więc jakby konsekwencje tej klątwy niektórzy mieszkańcy poczytują sobie współcześnie, gdzieś tutaj nadal nas dotykają. Wiara w tę legendę jest nawet na tyle silna, że powstał pomysł, by z pomocą duchownych katolickich odczynić w przyszłości klątwę i tym samym sprawić, by już nic rozwoju Mysłowic nie zakłócało. W przeszłości natomiast odsunięcie Maxa Weichmana od prowadzenia stacji imigracyjnej na pewno pomogło w uspokojeniu nastrojów w mieście, choć ten miał nie dawać za wygraną.
Max Weichmann wyjechał do Berlina, potem miał się jeszcze ubiegać o prowadzenie z stacji takiej francuskiej. Francuzi zaczęli tutaj domysłowić te kwestie migracyjne, powróciły w okresie międzywojnia, ale nie wyrażono na to zgody. Budynek zostaje, zostają zabudowania, baraki i one są wykorzystywane od 1923 roku na rzecz właśnie tej francuskiej misji emigracyjnej, stacji emigracyjnej, misji emigracyjnej bardziej, bo to francuską misją było nazywane, taka potoczna określenie, a normalnie Generalne Towarzystwo Imigracyjne w Polsce z siedzibą w Mysłowicach. Tamte nazwy się zmieniały, ale tak ta nazwa oficjalna brzmiała i ona werbowała z kolei pracowników do kopalń, do pracy w kopalniach na terenie Francji, a także robotników rolnych. Najpierw to była stacja imigracyjna repatriacyjna, tak zwana. To ci, którzy spoza kordonu niemieckiego tutaj przychodzili do Polski, to musieli być najpierw w tej stacji. I to trwało chyba pół roku. Tym zawiadowali też Francuzi. Od razu już w tym momencie położyli na tę łapę. Ponieważ w Francji było za mało siły roboczej i na kopalnie, i robotników sezonowych, tak zwanych do rolnictwa, Francuzi założyli tutaj na kanwie tej stacji emigracyjnej Maxa Weichmana, założyli podobnie taką stację emigracyjną dla emigrantów, którzy chcieli zarobić. Były dwa towarzystwa, prawda, które tu działały, ze strony Belgii, ze strony Francji, które werbowały górników ludność do prac górniczych na ich teren. Nie były to już duże rozmiary. Taki szczytowy może jeden rok, to był rok może ten kryzysu wielkiego 29-30, kiedy wyjeżdżało ponad 60 tysięcy górników. Najpierw to było w ten sposób, że stacja była robiona dla wszystkich, a od bodajże od 35 roku była tylko dla Ślązaków. Reszta emigrantów była kierowana zawsze do Poznania albo do innych stacji. Najwięcej właśnie do Poznania, bo tutaj też Francuzi też nie spełniali pewnych warunków sanitarnych. Zresztą po dokumentach, po anonsach widać z gazet, że Francuzi na przykład nie zabezpieczali w czasie transportu tak zwanych konwojentów polskich. W momencie, kiedy oni przyjeżdżali do Francji, okazało się, że byli bardzo źle tam traktowani. To były roboty sezonowe, to 3 miesiące i z powrotem. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski w 1920 roku, w tym Mysłowice przestają być już wtedy miastem nadgranicznym, prawda? Nagle są w granicach państwa polskiego, ale polskie władze pamiętały o tym okresie migracyjnym. Poza tym jest dużo ludności, jest duże bezrobocie. Mamy dużo ludności na terenie województwa małopolskiego i kieleckiego. I znowu brakuje pracy, natomiast ta praca czeka na terenie Francji. No, Francja jest sojuszniczką Polski, więc władze zachęcają nawet do tych wyjazdów, żeby tam szukać pracy. No i lokują ze względu na te, nazwijmy to, tradycje emigracyjne Mysłowic, lokują tą stację w Mysłowicach. Poza tym wykorzystany jest budynek, jak i baraki właśnie na terenie Mysłowic. I od 1923 zaczyna to funkcjonować. Później zostaje przeorganizowane w 1924 roku, od 1 lipca i wtedy już pod tą nazwą Generalne Towarzystwo Imigracyjne zajmuje się oferowaniem pracy na terenie Francji, głównie w kopalniach, ale nie tylko, bo też w gospodarce rolnej, w gospodarstwach rolnych. Tam ta ludność, która wyjeżdża za chlebem, skala nie jest już tak duża. To nie jest to, co było powiedzmy w okresie stacji rejestracyjnej przełomu XIX-XX wieku. Tam jest prawie 1,5 miliona ludzi wyjechało z Mysłowic w okresie 1894-1914. W tym okresie międzywojennym, tak de facto od 1923 roku, tam jest zaledwie kilkadziesiąt tysięcy rocznie, przepraszam bardzo, wyjeżdża. Szczyt przypada na lata 1929-1930, to jest około 60 tysięcy osób rocznie. Ale kres w zasadzie działalności tej stacji następuje w 1931 roku. Mamy wielki kryzys, który wybuchł. Wszędzie brakuje pracy, we Francji również. Kopalnie już nie potrzebują tylu pracowników, więc ona powoli zamiera.
Historia stacji imigracyjnej w Mysłowicach kończy się wraz z wybuchem II wojny światowej. Potem adres Powstańców 23, przy którym niegdyś znajdował się hotel Maxa Weichmana, będzie kojarzył się już tylko i wyłącznie z najgorszą stroną ludzkiej natury. To właśnie w budynkach dawnej stacji imigracyjnej w Mysłowicach Niemcy stworzyli Ersatzpolizeigefangnis, czyli tymczasowe więzienie policyjne, z którego więźniów po brutalnych przesłuchaniach kierowano do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po wojnie obóz przejęli komuniści, którzy więzili tutaj byłych żołnierzy niemieckich oraz Ślązaków, którzy w trakcie wojny podpisali Volksliste. Wreszcie budynki dawnej stacji imigracyjnej w Mysłowicach zburzono. Teraz w tym miejscu znajduje się park.